31 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Młoda Lewica chce zmniejszenia ilości lekcji religii w szkołach. Taki wniosek złożyli dziś na ręce władz miasta Bełchatowa, gminy Bełchatów i powiatu bełchatowskiego przedstawiciele stowarzyszenia. Swoje argumenty przedstawili podczas zwołanej dziś przed Urzędem Miasta konferencji prasowej. Jako Młoda Lewica zwołaliśmy tę konferencję, aby troszeczkę przed rozpoczęciem roku szkolnego, bo w końcu dzisiaj jest 31 sierpnia, opowiedzieć o deformach ministra Czarnka oraz o tym, jak jako młodzi ludzie próbujemy z tym walczyć, aby choć troszeczkę tak jakby załagodzić te wielkie szkody, które tak naprawdę te deformy wywołają. Tak naprawdę dzisiaj jest ostatni dzień wolnej szkoły, 31 sierpień. Od jutra do szkół wchodzi nowy przedmiot, historia i teraźniejszość. Popularnie nazywany HIT, chociaż szczerze mówiąc powiedziałbym, że to bardziej KIT, a nie HIT. Minister Czarnek będzie próbował wbić dzieciom do głów partyjne brednie, partyjną propagandę, która jest lobbowana przez obecną władzę i przez Kościół katolicki. W podstawie programowej jest pełno różnorakich głupstw. Dla przykładu minister Czarnek próbuje uczyć dzieci, że Unia Europejska, czyli związek państw gospodarczy i polityczny, próbuje zniszczyć tradycyjny model rodziny. W jaki sposób? Tego się nie dowiemy. Próbuje zlaicyzować państwa, próbuje rozbić tradycyjną kulturę europejską. Chociaż gdyby ta organizacja w ogóle miała na to jakikolwiek wpływ, taki bezpośredni. Próbuje się nam wmówić, że Kościół katolicki jest podstawą moralności wszystkich ludzi, jacy mieszkają w Europie. Próbuje się nam wmówić, że wszystkie idee, wszystkie pomysły na to, jak budować Europę, jak budować Polskę, jak budować świat, które nie są akceptowane przez obecną władzę i przez Kościół katolicki, są złe i prowadzą do dewiacji czy wielu różnych innych wyrafinowanych słów, których użył na przykład autor podręcznika do HIT-u, profesor Rożkowski, który też napisał pełno bredni, takich jak na przykład, że ateiści są to ludzie wierzący, ale jeszcze o tym nie wiedzą. Lub dzieci z in vitro, poczęte metodą in vitro, nie mogą być kochane przez rodziców, bo kto by kochał takie dzieci? Takiego określenia dokładnie użył w swoim podręczniku profesor Rożkowski. Ja odpowiem. Każdy by kochał takie dzieci, panie profesorze. Każdy. Tylko nie pan. Na zarzuty minister Czarnek, kiedy jak to określił, lewicowo-liberalne media zaczęły zarzucać i ośmieszać profesora Rożkowskiego, a gdy tylko powiedziały o tych wszystkich bzdurach i krzywdzących rzeczach, o których napisał, stwierdził, że władze PRL-u potraktowały lepiej profesora Rożkowskiego niż TVN albo jakieś inne media. Śmieszne, prawda? No cóż, takiego mamy ministra. Młodzi uczniowie mają dosyć robienia ze szkoły kościelnej kruchty. Młodzi uczniowie chcą szkoły nowoczesnej, przyjaznej i wolnej, a nie takiej, która jest upartyjniona i której przekazuje się treści, które są zaakceptowane przez kilku partyjniaków i treści, które mają sprawić, że wychowa się armię młodych uczniów, którzy będą wierni obecnej władzy. Proszę Państwa, to jest niemożliwe, dlatego że my wszyscy wiemy, że młodzi ludzie nie są głupi. Młodzi ludzie mają świadomość. Świadomość młodych ludzi jest bardzo wysoko rozwinięta i potrafią się temu przeciwstawić. My jako Młoda Lewica napisaliśmy wraz z udziałem prawie 10 tysięcy uczniów z całej Polski, o czym też rozpisywały się media i zaraz opowie o tym moja koleżanka. Napisaliśmy raport o stanie polskiej oświaty. Wykorzystaliśmy do niego ankietę przeprowadzoną przez prawie 10 tysięcy uczniów z całej Polski i z niej jasno wynika, że tylko 5% uczniów chce wprowadzenia HIT-u do szkół. Aż 92% uczniów negatywnie ocenia działalność ministra Czarnka i nie chce go jako ministra edukacji.
Mam wrażenie, panie ministrze, że warto byłoby się posłuchać młodych ludzi, bo to my uczymy się w szkołach, to my uczymy się na uczelniach i to my powinniśmy mieć jakąkolwiek taką sprawczość decyzyjną, aby móc wpłynąć na to, co się dzieje w szkołach, bo my doskonale wiemy, czego potrzebujemy w szkole, aby w przyszłości być dobrymi obywatelami i sobie po prostu radzić. A w szkole, która jest napakowana religijnymi i partyjnymi bzdurami, niestety, ale tego się nie dowiemy. Raport oświaty został napisany w ciągu wakacji przez osoby członkowskie Młodej Lewicy w wieku od 16 do 24 lat, czyli również brali w nim udział jak uczniowie, osoby uczniowskie, tak jak osoby absolwenckie. I w tym czasie przeprowadziliśmy ankietę i na podstawie tej ankiety właśnie wyciągnęliśmy wady naszego systemu oświaty, problemy, które w niej występują, ale również zaproponowaliśmy w tym raporcie rozwiązania. Raport posiada ponad 70 stron rozpisanych problemów i naszych postulatów, które są swoistym naszym programem dotyczącym edukacji. Jednymi z takich postulatów jest przede wszystkim edukacja obywatelska, edukacja klimatyczna i edukacja seksualna i informacyjna. Musimy stawiać na edukację, musimy dostosowywać nasz system do współczesnych potrzeb, do współczesnego świata. Nie możemy się cofać, tak jak to obecnie ma miejsce. Musimy iść do przodu. I właśnie raport o stanie oświaty jest takim podkreśleniem tego, czego tak naprawdę młodzież potrzebuje, czyli właśnie edukacji obywatelskiej. Dlaczego wybory są ważne? Dlaczego w ogóle powinniśmy brać w tym udział? Dlaczego powinniśmy angażować się w politykę, czy nawet po prostu w zwykłe życie społeczne tutaj wokół naszych małych miejscowości, czy też większych. Edukacja informacyjna to chyba jest jednym z najbardziej potrzebnych nam wszystkim, nie tylko młodzieży, ale właśnie żeby poradzić sobie z tym natłokiem informacji, z tym chaosem informacyjnym, z tymi fake newsami, czy też różnymi, tak jak to miało miejsce często na portalach społecznościowych, trollingiem po prostu. Młodzi ludzie nie są totalnie do tego przyzwyczajeni, nie potrafią sobie poradzić z tymi informacjami. Ja sama, dzięki właściwie mojej działalności tutaj, takiej politycznej i społecznej, nauczyłam się tego. Obserwuję też moich znajomych i widzę, że oni sobie z tym nie radzą. Bardzo często przekazują sobie nieprawdziwe informacje. No i została nam jeszcze edukacja klimatyczna i seksualna. Edukacja klimatyczna. Zbliżamy się coraz szybciej do katastrofy klimatycznej. I młodzi ludzie muszą wiedzieć, jak sobie z tym radzić. A przede wszystkim młodzi ludzie muszą pokazywać innym również przykład. Tak jak to robi Młoda Lewica. Młoda Lewica bardzo często podkreśla, że trzeba odchodzić od spożywania produktów mięsnych, od mięsnych, od zwierzęcych. Bardzo często na swoich eventach, tak jak to miało miejsce ostatnio na naszym spotkaniu walnym Młodej Lewicy, nie mieliśmy żadnych posiłków mięsnych. Wszyscy mieliśmy posiłki wegańskie i wegetariańskie. I edukacja seksualna. To jest często dla ludzi bardzo kontrowersyjny temat. Jednak nie możemy się bać o tym mówić. To jest bardzo ważne, żeby młode osoby wiedziały, jak zmienia się ich ciało. To jest przede wszystkim clue całego naszego tego postulatu, żeby wiedzieć, co się dzieje z naszym ciałem. I zachęcam Państwa do przeczytania, do zajrzenia w nasze postulaty. Mamy ich około 15. Które mówią nie tylko o potrzebach osób uczniowskich, ale również o potrzebach osób nauczycielskich. Raport możecie znaleźć na naszej stronie młodalewica.pl. Dziękuję. Otrzymaliśmy jako Młoda Lewica odpowiedź na interpelację pana Marcina Rzepeckiego, radnego miejskiego z ramienia Lewicy, który złożył on w naszym imieniu. Na nauczanie religii w szkołach wydaje się aż 1 859 856 zł. To są ogromne kwoty, które powinny zostać wykorzystane na coś innego, w szczególności w czasie kryzysu. Dlatego jako Młoda Lewica działamy i składamy wniosek o ograniczenie godzin lekcji religii do maksymalnie jednej tygodniowo. Dlatego chciałabym teraz odczytać treść tego wniosku. Wniosek o ograniczenie lekcji religii do jednej tygodniowo.
Każda osoba uczniowska w szkole jest przeciążona. Spowodowane jest to ogromną ilością nauki oraz nadmierną ilością zajęć w szkole. Dwie lekcje religii w tygodniu powodują, że osoby uczniowskie spędzają dodatkowy czas na mało ciekawych i często sprzecznych z ich poglądami zajęciach, zamiast na rozwijających i potrzebnych im do dorosłego życia. Czas ten mógłby być wykorzystany na rozwijanie pasji, które są niezwykle ważne do prawidłowego rozwoju, czy po prostu odpoczynek, którego potrzebuje każdy z nas. Jest to jeden z wielu powodów odpływu uczniów z lekcji religii. W 2010 roku uczęszczało na nie 94% uczennic i uczniów, natomiast w tym roku jedynie 52% osób uczniowskich. Organizacja takich zajęć wiąże się też z ogromnymi kosztami. W ubiegłym roku szkolnym nasze miasto Bełchatów wydało na wynagrodzenia dla osób uczących religii aż 1 859 856 zł i 81 groszy. Jeśli ograniczy się lekcje religii do jednej w tygodniu, to z zaoszczędzonych pieniędzy można dofinansować edukację obywatelską, której praktycznie nie ma w polskiej szkole, oraz przeznaczyć znaczne środki na modernizację szkół. W związku z powyższym, jako Młoda Lewica wnioskujemy o ograniczenie lekcji religii do jednej w tygodniu. Z wyrazami szacunku Krzysztof Wroński, Emilia Skibińska, Marta Szajbler, Młoda Lewica Ludzka. Bardzo dziękuję za uwagę. Wiele szkół zdecydowało się pod wpływem tego, co się dzieje w mediach, ponieważ bardzo na temat podręcznika od Białego Kruka jest bardzo głośno. Zdecydowało się rzeczywiście na korzystanie z podręcznika ze FSIP-u, ewentualnie z nowej ery, który ma wyjść. Są jednak szkoły w całej Polsce, które będą korzystały z podręcznika profesora Roszkowskiego. Są też szkoły, w których dyrektorzy bezpośrednio tak naprawdę w pewnym sensie współpracują z władzami samorządowymi, które są związane z obecną władzą, lub sympatyzują z partią rządzącą. W takich szkołach bardzo często zdarza się, że będzie korzystane z Białego Kruka. Dlatego tu jest apel nie tylko do nauczycieli z bełchatowskich szkół, ale też do nauczycieli z całej Polski, aby mieli sumienie i albo w ogóle nie brali podręcznika, ponieważ jest taka możliwość, aby nie korzystać z podręcznika przy realizacji podstawy programowej, albo korzystali z podręczników innych wydawnictw, jeśli tego potrzebują. Jest to apel, który mam nadzieję, że zostanie wysłuchany, ponieważ nauczyciele też nie są głupi i nauczyciele też powinni mieć swój rozum. I chodzi o ograniczenie strat i ograniczenie tak jakby rozsiewania tej nieprawdy i tych krzywdzących słów wśród osób uczniowskich z całej Polski. 157 tornistrów z pełnym wyposażeniem przekazała spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy PGE pierwszoklasistom z regionu bełchatowskiego. Szkolne wyprawki trafiły do uczniów z Bełchatowa, Kleszczowa, Woli Krzysztoporskiej, Kamieńska, Kluk, Szczercowa, Radomska, Rząśni, Sulmierzyc i Pajęczna. Działania te prowadzone były w ramach inicjatywy Energetyczny Tornister. W wyprawce znalazły się m.in. zeszyty, bloki rysunkowe, piórniki, farby, kredki, klej, nożyczki i inne przybory niezbędne do nauki. Warto dodać, że w mieście i gminie Bełchatów plecaki otrzymało 21 pierwszoklasistów. Wielkimi krokami zbliża się powrót do szkoły. Jak odnieść sukces edukacyjny, o czym warto pamiętać, przypomina bełchatowski sanepid. Niebawem pierwszy dzwonek. Młodzież, dzieci po 2 miesiącach odpoczynku wracają do nauki szkolnej. No i warto byłoby chyba kilka słów na ten temat powiedzieć i przypomnieć takie najważniejsze sprawy dotyczące tego rozpoczęcia roku szkolnego. Zwróćmy tutaj uwagę na to, że musimy też zastanowić się, rozgraniczyć pewne rzeczy. Bo oczywiście te dzieci, które wracają do szkoły, doskonale wiedzą, jak ten proces nauczania w szkole wygląda. Natomiast inna sprawa jest zupełnie z pierwszoklasistami. No i tutaj zadanie oczywiście dla rodziców. Musimy ustalić pewne zasady z dzieckiem. Kiedy jest czas wolny, kiedy jest czas na naukę, żeby wdrożyć to dziecko do takiego prawidłowego trybu funkcjonowania w szkole. Oczywiście ważną, niesamowicie sprawą jest to, abyśmy nasze dziecko nie wypuszczali do szkoły bez śniadania. Śniadanie to jest bardzo ważny posiłek i oczywiście, żeby prawidłowo funkcjonować w szkole, prawidłowo się uczyć, a to jest ciężka praca dla młodego organizmu, musimy zasilić ten mózg, więc śniadanie powinno być bardzo dobrze zbilansowane, również drugie śniadanie do szkoły, gdzie dajemy oczywiście warzywa, owoce,
kanapkę, najlepiej jeżeli to jest ciemne pieczywo albo pełnoziarnisty chlebek. Musimy nauczyć dziecko, że nie chipsy, nie napoje gazowane, ale właśnie zdrowe przekąski, zdrowe jedzenie, no i oczywiście woda, bo organizm odwodniony, zmęczony, mózg źle pracuje. To są takie zasady dotyczące higieny żywienia. No ale nie tylko to. Druga sprawa, szalenie ważna, to jest tuż w gestii rodziców, stworzenie miejsca do nauki dla dziecka. Żeby miało swój kąt, żeby miało odpowiednie oświetlenie, żeby siedzisko było odpowiednio dopasowane, żeby te nóżki gdzieś tam nie wisiały w powietrzu, tylko były na podłożu, na podłodze czy na dywanie, żeby łokcie były odpowiednio ułożone. Przy tej pracy, to mówię tutaj o tych dzieciach, które dopiero zaczynają tą naukę szkolną, są pewne takie nawyki, które później no, albo zostają, albo rzeczywiście są wyparte, bo młodzież to już troszeczkę to lekceważy i robi bardzo źle. To jest tak samo jak z noszeniem plecaków. Plecak powinien być sztywny, powinien być odpowiednio dopasowany, nie cięższy niż 10-15% wagi ciała dziecka. I oczywiście on nie powinien tak luźno zwisać na pośladkach, tylko tutaj te pasy powinny być dopasowane. Dlaczego? Dlatego, że też tworzą się wady postawy. Młodzież bardzo często nosi te plecaki, torby na jednym ramieniu. I wtedy mamy taką sytuację, że to ramię jest gdzieś pod uchem. Gdzieś biodro jest wygięte za bardzo. Na początku to się nie zwraca na to uwagi, ale później w różnego rodzaju badaniach ortopedycznych wychodzi na to, że to jest wada postawy. Więc to też jest sprawa taka, na którą powinniśmy zwracać uwagę i uczulać nasze dzieci to, jak noszą plecaki, jak noszą te torby i to, co się tam znajduje. Oczywiście, no, jeżeli chodzi o młodzież starszą, trudno tutaj kontrolować, co tam znajduje się w plecaku młodego człowieka, ale jeżeli chodzi o te dzieciaczki małe, to musimy zwrócić na to uwagę, bo dzieci na początku bardzo lubią nosić różnego rodzaju niepotrzebne rzeczy. Są jakieś tam, nie tylko maskotki. Owszem, maskotki tak, bo te pierwsze dni w szkole na przykład taka maskotka może dziecku pomóc odnalezieniu się w nowych warunkach. Ale są jakieś pamiętniki, jakieś kolorowe kredki, które nie są potrzebne wcale w tym momencie do szkoły. Jakieś różne gadżety, które nie są przydatne, a one obciążają organizm, kręgosłup dziecka. Więc to jest też ważna sprawa. No i oczywiście ta aktywność fizyczna. Dzieci, pogoda może za chwilę już nie będzie taka piękna jak była, ale to nie znaczy, żeby nie skorzystać z powietrza, z zabaw na świeżym powietrzu, z wyjścia na rower, na hulajnogę, na rolki, a nie siedzenie przy komputerze, przy grach komputerowych, gdzie znowuż jest ta postawa ciała nieodpowiednia i tylko dziecko, że tak powiem, wpatrzone w ten ekran monitora, czy smartfona, czy tabletu, no właściwie z głową cały czas nisko opuszczoną po tej nauce w szkole. No musi być ta higiena również dla oczu, musi być ta higiena ruch na świeżym powietrzu, dużo zabawy, odpowiednia ilość snu, no bo jeżeli młody człowiek dużo gra, zarywa noce, jest niewyspany, rano trzeba wstać, pójść do tej szkoły, no i później już kompletny odlot, bo nie bardzo chce się słuchać tego, co jest na lekcji, bo chce się po prostu spać, a więc odpowiednia ilość snu. Powietrze w pokoju powinno być świeże, więc pokój wywietrzony, odpowiednia ilość tlenu. No i chciałabym też zwrócić uwagę tutaj jeszcze na jedną rzecz, że te poranki już zaczynają być trochę chłodne, więc jak wysyłamy to dziecko do szkoły, no to zwróćmy uwagę na to, żeby jednak jakąś bluzę miało. Ponieważ no, ranki są chłodne, później w południe może zrobić się ciepło, ta różnica temperatur, żeby za bardzo się też nie wychłodziło to nasze dziecko. No i myślmy też o tym, że higiena i jeszcze raz higiena osobista to szalenie ważna rzecz, że po całym dniu trzeba wziąć prysznic, że trzeba się wykąpać, że trzeba umyć włosy, że pilnujmy, żeby dzieci myły zęby 2 razy dziennie, to jest to minimum. No muszą być takie nawyki. No i oczywiście jeszcze jedna sprawa,
o której ja ciągle i ciągle mówię, to jest higiena rąk. Szkoły są dobrze wyposażone, mają mydło, mają ręczniki, jest ciepła, zimna woda bieżąca do mycia rąk, są płyny dezynfekcyjne, no bo jednak jeszcze ciągle mamy tutaj w pamięci, że COVID jest, no i nie wiadomo jak będzie jesienią, a zresztą nawet gdyby go nie było, to higiena rąk, higiena jest jak najbardziej potrzebna, no bo wiemy, że są różne choroby przenoszone przez brudne ręce. No uczulajmy też dzieci na to, że jeżeli dajemy im owoce, to nie na zasadzie, że ugryzła Kasia, potem Basia, jeszcze dodatkowo Małgosia, tylko jeżeli już chcemy, powiedzmy, dać więcej tych śliwek, no to dajmy, żeby dziecko poczęstowało koleżanki, a nie, że jest to jeden gryz, dlatego że tutaj z kolei no, mogą być pneumokoki, różnego rodzaju inne zakażenia, o których też często wspominamy. Jest to niehigieniczne, jest to niezdrowe, jak również picie z jednej butelki. No każdy z nas ma jakieś tam bakterie w ślinie i no, sama higiena nakazuje już, żeby pić wodę ze swojej butelki, prawda? Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 4 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 13 testów, z których 4 wskazały wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 241 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. 3 osoby zmarły. Jedna osoba posiadała choroby współistniejące wraz z COVID-19, natomiast 2 wyłącznie z powodu COVID-19. Minionej doby wykonano 659 testów, w tym 271 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 3840 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 3106, natomiast ponownych zakażeń 734. 34 osoby zmarły. Wyłącznie z powodu COVID-19 zmarło 8 osób, natomiast 26 posiadało choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 3795 zleceń na wykonanie testów. Łącznie wykonano 12723 testy, 4127 wskazało wynik pozytywny. Można powiedzieć, że pierwsze czternastki są już w rękach emerytów i rencistów, bo do 25 sierpnia ZUS w Łódzkiem wypłacił niemal 144 miliony złotych na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, a do 1 września na konta świadczeniobiorców, w tym osób pobierających zasiłki lub świadczenia przedemerytalne, wpłynie kolejna transza czternastek na kwotę 82,5 miliona złotych. W sumie na naszym terenie w obu tych terminach czternastkę odbierze ponad 183 tysiące osób, przy czym pełną kwotę dodatkowego świadczenia otrzyma z tego ponad 91 tysięcy osób. Kwota czternastek wypłaconych w naszym województwie do 1 września to około 226,5 miliona złotych. Kolejne wypłaty będą realizowane wraz z następnymi terminami wypłat emerytur i rent, czyli 5, 6, 10, 15 i 20 września. Czternastka na rękę wyniesie 1217 zł i 98 groszy. W pełnej wysokości otrzymają je osoby, których świadczenie podstawowe nie przekroczy kwoty 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188 zł i 44 grosze brutto, czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, przy czym minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł. Czternastka jest wypłacana przez ZUS z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Czternastka będzie wypłacana osobom, które pobierają z ZUS świadczenia długoterminowe i mają do nich prawo na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastki nie otrzymają osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia z ZUS została zawieszona. Nie otrzymają jej również osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4188 zł i 44 groszy brutto.
W ubiegłym roku w województwie łódzkim ZUS wypłacił 537 tysięcy czternastek na łączną kwotę blisko 630 milionów złotych. Pełną kwotę czternastki otrzymało wówczas w Łódzkiem 451 tysięcy osób. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.